Biblia to jedna z ksiąg religii świata. Składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament skupia się m.in. na stworzeniu ziemi i człowieka. Mamy tu także opis potopu, który został zesłany jako kara na ludzi, a także wiele zasad odpowiedniego postępowania. Nowy Testament to życie Jezusa, narodziny Mesjasza, a także Jego nauczania, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Nowy Testament opisuje także coś, co przeraża wielu ludzi do dziś, czyli apokalipsę, kiedy ziemia ma zostać zniszczona, a potem ma powstać nowa ziemia. Biblia jednak zawiera o wiele więcej mrocznych i tajemniczych fragmentów, z których czasem zupełnie nie zdajemy sobie sprawy. Dziś wam je przedstawimy. Wampiry kojarzą nam się raczej z serialami i książkami dla młodzieży, a jednak są to istoty, w które dawniej ludzie naprawdę wierzyli. Ogrom osób wkładał swoim zmarłym czosnek do buzi, a nawet przebijał ich ciała kołkiem. Wszystko po to, by zmarły nie powstał jako demon i nie dręczył swojej rodziny, wypijając ich krew. Jeśli myślimy o wampirach, raczej myślimy o religiach politeistycznych jak religia Słowian, gdzie demony pijące krew pojawiały się dość często. Jednak w Biblii wampiry także według wielu interpretacji również się pojawiały. Mowa tu o jednym z fragmentów z Księgi Przypowieści Salomona, gdzie jest mowa: ród, który ma zęby jak miecze, a żuchwę jak noże, aby pożreć ubogich na ziemi, a biednych wśród ludzi. Pijawka ma dwie córki, którym na imię Daj-Daj. Fragment o ludziach z zębami jak miecze faktycznie przeraża, ale to nie wszystko, bo warto wspomnieć o użytej w tekście pijawce. Jest to tłumaczenie imienia Alukwa, czyli starożytnego demona kobiecego, który przychodzi nocą do mężczyzn, by kraść ich energię życiową i krew. Czy według chrześcijaństwa faktycznie istnieją wampiry? Smoki kojarzymy raczej z bajkami. Są silne, potrafią latać i ziać ogniem. Mało kto jednak wie, że według Biblii także istnieją smoki. Biblia opisuje tajemniczego gada o wielkiej sile, który jest wodną istotą, który potrafi ziać ogniem i posiada wielką siłę. Biblia mówi: grzbiet ma jak płyty u tarczy, spojone jakby pieczęcią, mocno ze sobą złączone. Powietrze nawet nie przejdzie. Tak jedna przylega do drugiej, że nie można rozluźnić połączeń. Jego kichanie olśniewa blaskiem, oczy jak powieki zorzy. Z ust mu płomienie buchają, sypią się iskry ogniste. Dym wydobywa się z nozdrzy, jak z kotła pełnego wrzątku. Oddechem rozpala węgle, z paszczy tryska mu ogień. W szyi się kryje jego potęga, przed nim skacząc biegnie przestrach. Części ciała spojone, jakby ulane, nieporuszone. Serce ma twarde jak skała, jak dolny kamień młyński. Gdy wstaje, mocni drżą ze strachu i przerażeni tracą przytomność, bo cięcie mieczem bez skutku, jak dzida, strzała czy oszczep. Dla niego żelazo to plewy, brąz niby drzewo zbutwiałe, nie płoszy go strzała z łuku. Kamień z procy jest źdźbłem dla niego, dla niego źdźbłem maczuga. Śmieje się z dzidy lecącej, pod nim są ostre skorupy, ślad jakby wału zostawia na błocie. Głębie wód wzburzy jak kocioł, na wrzątek ją zdoła przemienić. Zanim smuga się świeci na wodzie, topiel podobna do siwizny. Nie ma mu równego na ziemi, uczyniono go nieustraszonym. Każde mocne zwierzę się lęka jego, króla wszystkich stworzeń. Powróćmy na chwilę do tematu Lewiatana. Wspomnieliśmy, że Biblia mówi o smoku, ale czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że ten smok według Biblii pływa gdzieś w oceanie, a może w morzu? Czy nie masz obaw, że spokojnie pływasz sobie w morzu, a gdzieś blisko ciebie może przepływać potężna wężowa istota, ziejąca ogniem, którą w czasie apokalipsy zabije sam Jezus? Często słyszymy historie o ludziach, którzy giną w oceanach lub morzach. Czasem nigdy ich ciała nie zostają znalezione. Czy mógł porwać ich lewiatan? Oto fragment Biblii. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty,
i lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał. W ów dzień Pan ukaże swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, lewiatana węża płochliwego, lewiatana węża krętego, zabije też potwora morskiego. Prawdziwy katolik i mięso. Wiele osób tak uważa, a jednak nie jest to tak do końca. Faktycznie Biblia przedstawia, że człowiek ma panować nad zwierzętami, czyli być takim ich królem. Jednak czy chciałbyś, żeby prezydent, czyli taki nasz król, trzymał cię w klatce i zabijał? Czy jako król nie powinniśmy być raczej dobrzy i szlachetni dla zwierząt? Zwłaszcza w czasie, gdy na przykład w Europie jedzenia takiego jak warzywa, owoce, ziarna czy nabiał naprawdę nie brakuje. Zwłaszcza w czasie, gdy naukowcy są zgodni do tego, że człowiek może żyć bez mięsa, bez żadnego problemu, jedząc wyłącznie rośliny i nabiał. I ogrom ludzi na ziemi tak żyje, nawet od urodzenia. Przesłuchaj uważnie fragment Biblii, a przekonasz się, że ludzie zostali stworzeni według boskiego zamysłu jako istoty, które jedzą pokarm roślinny. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. Często słyszymy o Bogu chrześcijańskim, że jest on istotą nieomylną, która zna przeszłe, przyszłe czy teraźniejsze zdarzenia. A jednak tak nie jest, gdyż pewnego dnia Bóg żałował, że coś zrobił. Żałował, że stworzył człowieka i uważał, że popełnił błąd, więc zesłał potop na ludzi, których w większości zabił. Po czym Bóg stwierdził jednak, że znowu się pomylił i niepotrzebnie zabił tych wszystkich ludzi. Oto fragmenty Biblii. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia. Siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. To jest strasznie niesamowite objawienie nagrane w Polsce. Link do nagrania w opisie.